państwie nie mamy takiej możliwości, że jak podpiszemy wniosek pod referendum, to parlament musi referendum zrobić. A Sejm decyduje na samym końcu. Możemy zebrać podpisy, trafią do niszczarki, nie ma referendum. Tymczasem w gminie jednak gmina musi to zrobić. Nie ma, że chce czy nie chce. Wierzymy, że kiedyś też te referenda ogólnopolskie będą, no bo to my możemy podejmować decyzje. My wierzymy w model szwajcarski, gdzie obywatele w referendach podejmują wiele decyzji. No bo jak obywatele podejmują decyzje, to nawet jak się mylą w tych decyzjach, to ponosząc konsekwencje, edukują się. No jak ze wszystkim, no bo często obywateli się w Polsce zwłaszcza traktuje jak dzieci. Na zasadzie jest gdzieś ci mądrzy politycy, ci mądrzy ludzie, a obywatele to dzieci, lepiej nie dawać żadnej władzy. No otóż jak nie będziemy dostawali władzy, to się nie nauczymy. Dlatego zachęcamy do stosowania też tych metod, tych inicjatyw, tych petycji, tych referendów, bo to powoduje, że dostajemy narzędzia do tego, żeby zmienić Polskę. Dziękujemy bardzo.